Stajemy dziś do apelu na Placu Partyzantów w Janowie Podlaskim, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Chwała! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, członków organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Padereckiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera, Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w województwie lubelskim. Mieszkańcy Janowa Podlaskiego i województwa lubelskiego. Rodacy. 11 listopada to dzień, który jest w pamięci każdego Polaka. To symbol odrodzenia nadziei oraz niezłomnej odwagi naszych przodków, którzy przez 123 lata walczyli o odzyskanie wolności. W tym roku obchodzimy 106. rocznicę powrotu Polski na mapę Europy jako wolnego i suwerennego państwa. To dzień, w którym składamy hołd tym, którzy poświęcili swoje życie, siły i marzenia dla ojczyzny na polach bitew i w codziennym trudzie i ofiarności. Cyprian Kamil Norwid powiedział: ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Te słowa w pełni oddają ducha działań ojców niepodległości, którzy pomimo politycznych i ideologicznych różnic zjednoczyli się w celu przywrócenia suwerenności Polsce. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Każdy z nich miał inną wizję przyszłości, ale wiedzieli, że tylko wspólne działanie może przywrócić Polsce wolność. Ich niezłomność, determinacja i gotowość do poświęceń pozostają dla nas wzorem do naśladowania. To pokazuje, że prawdziwa miłość do ojczyzny potrafi pokonać wszelkie różnice. Niepodległość, którą wywalczyli, nie jest nam dana na zawsze. Musimy ją pielęgnować i jej strzec. Współczesny świat przynosi wiele wyzwań, a nasza jedność i współpraca są kluczowe, aby stawić im czoła, podobnie jak 100 lat temu, gdy ojcowie narodu, łącząc się w imię własnego wspólnego dobra, historia Polski jest naznaczona bohaterami, którzy oddali wszystko dla ojczyzny. Dziś to na nas spoczywa obowiązek przekazania tych wartości przyszłym pokoleniom. Wychowujmy młodzież w duchu patriotyzmu, uczmy ją szacunku do tradycji i historii, aby Polacy zawsze byli silnym i zjednoczonym narodem. Nasza przeszłość jest fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość. 11 listopada jest dniem, w którym szczególnie odczuwamy dumę z przynależności do wolnego narodu. Niepodległość to nie tylko dar, ale także ogromna odpowiedzialność.
Musimy pielęgnować i rozwijać to, co wywalczyły poprzednie pokolenia, dbając o stabilność i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Niech wspólne działania prowadzą do budowy lepszej przyszłości, a Polska będzie wolna, suwerenna i silna. Chwała bohaterom! Niech żyje wolna Polska!